Kajtuś. Będziesz kiedyś dużym chłopcem. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Uśmiechnij się. Kajtuś kolorował traktor czerwoną kredką najstaranniej, jak tylko potrafił. Uśmiechnij się. Znalazłem na strychu stary aparat i pomyślałem, że zrobię ci zdjęcie. Chcę je zobaczyć. O, fotografia pojawi się za minutę. Jeśli dotkniesz papier, zdjęcie się rozmaże. Kajtuś nie mógł wierzyć w to, co widzi. Fotografia pojawiała się na jego oczach. Prawdziwa magia. Ojej! Mogę spróbować? Oczywiście, że tak. Proszę. Patrzysz przez to małe okienko i widzisz to, co aparat. Kiedy chcesz zrobić zdjęcie, naciskasz guziczek. Dobrze. To wszystko. Co chcemy pokazać na zdjęciu? Gabcia! Gabciu, stój! Dobrze, kotku, uśmiechnij się. Hej! Gabcio nie pozował cierpliwie do zdjęcia, ale Kajtuś bardzo chciał zobaczyć, jak wyjdzie jego pierwsza fotografia. Nic nie szkodzi, Kajtusiu. Nie jest łatwo sfotografować kota. Poszukaj kogoś, kto nie będzie się ruszał. Poczekaj chwilę, pomogę ci zrobić dobre zdjęcie. Ale Kajtuś chciał zrobić zdjęcie sam i wydawało mu się, że ma idealną osobę do sfotografowania. Róża spała w łóżeczku, więc Kajtuś pomyślał, że na pewno nie będzie się ruszać. O! Nie, nie, Różo, już dobrze. Kajtuś poczuł zniechęcenie. Ani jedno zdjęcie nie wyszło dobrze. O, nic mi nie wychodzi, tato. A może zrobisz zdjęcie mnie? Dobrze. Trzymaj aparat nieruchomo i pamiętaj, paluszki nie dotykają obiektywu. Kajtuś był bardzo dumny z tej fotografii, bo wyszła doskonale. Wiesz co? Sławni fotografowie mają asystentów. Pomagają im w tym, żeby robili lepsze zdjęcia. Może ja będę twoim asystentem? Moje drogie panie, czy możemy zrobić wam zdjęcie? Ależ oczywiście. Uśmiech proszę. Już! Kajtusia rozpierała duma. Bardzo polubił robienie zdjęć. Tym razem się udało. Oczywiście, że tak. To są śliczne zdjęcia, Kajtusiu, ale brakuje ci jeszcze jednego. Kajtuś miał już zdjęcia każdego członka rodziny z osobna. Ale tata uważał, że byłoby dobrze zrobić wspólne zdjęcie całej rodzinie. Teraz wszyscy się uśmiechają. Już! Co można znaleźć w domu? Kajtuś bawił się na podwórku z najlepszym kolegą Leosiem, gdy pojawił się mały problem. Obydwaj naraz chcieli bawić się tym samym samochodzikiem. Mój rolnik chce teraz jechać ciężarówką. To ciężarówka mojego rolnika. Chce przewieźć nią krowę. Ale mój rolnik miał ciężarówkę pierwszy. Ale to mój samochodzik. Znajdź swojemu rolnikowi inną ciężarówkę. Mogę znaleźć inną ciężarówkę. I mogę nawet znaleźć samolot. Naprawdę masz samolot? Chodźmy go znaleźć. Kajtuś i Leoś pobiegli do domu po samolot, żeby każdy z nich mógł bawić się ulubioną zabawką. Mm,
Nigdzie nie widzę samolotu. Tutaj go nie ma. Może jest tu. Widzisz go gdzieś? Nie. Hej, a ja znalazłem koparkę. Wybudujemy drogę na farmę. Ciekawe, gdzie może być mój samolot? Może jest pod łóżkiem? Nigdzie go nie ma. Hej, to jest wóz. Na farmie musi być taki wóz. Kajtuś przeszukał cały pokój, ale nigdzie nie mógł znaleźć swojego samolotu. Może samolot leży pod poduszką? Pod poduszką? To śmieszne. A! Hej! Chłopcy, nie walczymy na poduszki. Moja koparka jest szybsza. Nie, mój wóz. Może twój samolot jest gdzieś tutaj? Koń! Potrzebujemy konia na farmę! Ja chcę mój samolot, rozumiesz? Kajtusiu, Leosiu, proszę posprzątajcie te zabawki i papiery, które przed chwilą wyjęliście z szafki. Dziękuję. Kajtuś i Leoś wciąż nie mogli znaleźć kajtusiowego samolotu. Znaleźli za to kilka innych ciekawych rzeczy. Śrubokręt mojego taty? Znalazłem pieniądze! Co robicie, chłopcy? Szukamy mojego samolotu. Do tej pory znaleźliście wszystko prócz samolotu. Mój śrubokręt i okulary przeciwsłoneczne babci. Dzięki, szukałem tego śrubokrętu wszędzie. Kajtuś i Leoś poczuli się bardzo dumni z siebie. Możecie zatrzymać drobne. Ale proszę połóżcie poduszki z powrotem na sofę i wszystkie rzeczy odłóżcie na ich miejsce. Dobrze, tato. Kajtuś i Leoś ucieszyli się z pieniędzy, ale wciąż nie mogli znaleźć tego, czego szukali. Teraz musimy znaleźć mój samolot. Widzisz tu gdzieś samolot? Nie. Kajtusiu, Leosiu. Co wy robicie? Szukamy samolotu, mamo. Mój misia! O, znalazłeś misia Róży. Szukałyśmy go wszędzie. Ale nigdzie nie mogę znaleźć mojego samolotu. Może trzeba go poszukać na podwórku. Ale najpierw posprzątaj bałagan, który zrobiłeś. O, dobrze, mamo. Kajtuś i Leoś byli trochę zawiedzeni, że mimo takich długich poszukiwań wciąż nie udało im się znaleźć samolotu. Może jest gdzieś tam? Znalazłem coś! To błyszczy! A ja znalazłem dinozaura! On jest mój! Zgubiłem go! Znaleźliśmy różne rzeczy, ale jeszcze nie trafiliśmy na samolot. Chyba zgubił się na zawsze. Tak. Kajtusiu, Leosiu, chodźcie tu! Kajtusiu, sprzątałam twój pokój, zanim poszłam na zakupy. Proszę, żebyś z Leosiem posłał łóżko i posprzątał bałagan, który zrobiliście. Patrz, mamo!
O, nie mogę uwierzyć, że to znaleźliście. Zgubiłam ją bardzo dawno temu. Dziękuję, Kajtusiu. Dziękuję, Leosiu. Idę pokazać ją tacie. Kajtuś i Leoś byli dumni, że tak uszczęśliwili mamy Kajtusia. Jak już posprzątacie pokój, to zejdźcie na dół na podwieczorek. Dobrze, mamo. Znaleźliśmy samolot! Kajtuś i Leoś byli bardzo szczęśliwi. Po długich poszukiwaniach w końcu znaleźli samolot. Udało im się też posprzątać bałagan, jaki zrobili. Farma jest wspaniała. Tak, mam jeszcze pociąg. Przynieśmy go. Ale nie wiem, gdzie on jest. Możemy go znaleźć. Skoro udało im się odnaleźć tyle zagubionych rzeczy, Kajtuś uznał, że uda im się odnaleźć wszystko. Kajtuś ma chrypkę. Och, Kajtusiu, wejdź do domu, całkiem przemokłeś. Ja lubię deszcz, mamo. Wskoczyłem do wszystkich kałuży. Zimno mi. Trzeba zdjąć te przemoczone ubrania i włożyć ci suche. Całe szczęście, że nie masz gorączki. Ale w gardle coś mnie drapie, mamo. To boli. Może trzeba ci dać jakieś lekarstwo na to bolące gardło. Ale ja nie chcę. Ja nie lubię lekarstw. Masz, spróbuj. Ma smak winogron. Kajtusiu, po tym lekarstwie gardło nie będzie bolało. Proszę, spróbuj. Au, to boli, mamo. Kajtuś nie chciał brać lekarstwa. Nie chciał jednak, żeby go bolało gardło. Już, wcale nie było takie złe. A teraz pójdziesz prosto do łóżka i porządnie się wyśpisz, dobrze? Następnego ranka Kajtuś nie tylko dalej czuł drapanie w gardle, ale wcale nie mógł mówić. Mamo! Kajtuś, już czas wstawać. Mamo! Ojej, chrypisz tak, jakbyś miał żabę w gardle. Nie masz tam żaby, ale wydajesz takie odgłosy. Nie jesteś rozpalony, ale wczorajszy ból gardła przeszedł w zapalenie krtani. Zanim nie odzyskasz głosu, nie wolno ci nawet pisnąć, rozumiesz? Tak trzeba, żeby gardło wydobrzało. A tymczasem zrobię ci śniadanie, dobrze? Kajtusiu, co mam ci zrobić na śniadanie? Możesz zjeść wszystko, co chcesz. Masz ochotę na naleśniki? Albo na tosty? Płatki zbożowe? Kajtuś nie wiedział, jak powiedzieć tacie, że chciałby dostać coś ciepłego, co nie drapałoby go w gardło. Już wiem. Zagramy w kalambury i pokażesz mi, na co masz ochotę, dobrze? Więc co chcesz zjeść? Gra! Gra! Jej! Lodówka? To jest coś, co leży w lodówce? Jajka. Rozbijasz jajka. A teraz mieszasz jajka. Chodzi o jajecznicę? Jaja! Ja też! Przez cały dzień Kajtuś bawił się w szarady i nie musiał mówić. Kiedy Kajtuś obudził się następnego ranka, czuł się dużo lepiej. Gardło już go nie bolało. O, gabciu! Gabciu! Dzień dobry, Kajtusiu. Z twoim gardłem jest już lepiej? Mamo, ja już mogę mówić. To świetnie. Więc ta chrypiąca żaba już uciekła. Kum, kum. Kajtuś czarodziej. Nadszedł dzień urodzin Leosia. Dzieci były bardzo uradowane, bo zaraz miały zobaczyć pokaz magicznych sztuczek czarodzieja. Jestem wielkim czarodziejem!
Patrzcie wszyscy uważnie, za chwilę z kapelusza wyjmę żywego królika, ale najpierw wypowiem magiczne zaklęcie. Abrakadabra! Alakazu! Ura! Królik! Kajtuś był zdumiony. Chciał sprawdzić, czy królik jest prawdziwy. Mogę pogłaskać? Oczywiście, że tak. Ja też tak chcę. Mogę? A teraz pokażę wam następną sztuczkę i królik zniknie. Użyję do tego mojej magicznej peleryny. Odliczamy do trzech. Raz! Dwa! Trzy! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Jeszcze przed chwilą królik tu był, a teraz go nie było. Adam! Ojej! Słuchaj, Leosiu, wiem, że dziś masz urodziny, więc zostaniesz moim pomocnikiem. O, rany! Teraz sprawdź, czy wszystkie chusty są osobno. Kajtuś nie mógł się doczekać, żeby zobaczyć, co czarodziej zrobi z kolorowymi chustami. Uwielbiał oglądać magiczne sztuczki. Dobrze, teraz patrzcie uważnie. Hokus pokus, czary mary, chusty, chusty, połączcie się! Jak to się robi? Czarodziej nigdy nie zdradza, jak robi swoje czary. Ale tej sztuczki możesz się nauczyć. Teraz uważnie obserwuj. W której ręce mam pieniążek? Przez cały czas był w twoim uchu. Byłeś bardzo dzielny, więc w nagrodę dostaniesz ten magiczny pieniążek. Dzięki. Cześć, Klementyna. Cześć. Ja też zostanę czarodziejem jak ten pan. W której ręce? W tej ręce. Nie jesteś czarodziejem. Kajtuś był zawiedziony. Naprawdę chciał zostać czarodziejem, a ten pan powiedział, że to jest magiczny pieniążek. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego sztuczka się nie udała. Cześć, chłopaki. Wszystkiego najlepszego, Leosiu. Kajtusiu, gotowy do wyjścia? Cześć, Kajtuś. Pa! Nie, Różo, to moje. Kajtusiu, pozwól siostrze się pobawić. Kajtuś był w złym humorze, bo jego magiczny pieniążek nie działał. A Leoś powiedział mu, że nie jest czarodziejem. Dobrze się bawiłeś na przyjęciu? Podobno odwiedził was czarodziej, to musiało się wam spodobać. Czarodziej dał mi magiczny pieniążek. Ja też chcę być czarodziejem. O, żeby robić magiczne sztuczki, trzeba dużo ćwiczyć. Pokaż mi swój magiczny pieniążek. On wcale nie działa. Tata na pewno wie, jak on działa. Idź do taty i poproś go o pomoc. Tato! Tutaj, Kajtusiu. Tato, mój magiczny pieniążek nie działa, a ja chcę być czarodziejem. Naprawdę? Zobaczmy. Powiedziałeś magiczne zaklęcie? No, właśnie dlatego nie działa. Każdy czarodziej musi mieć magiczne zaklęcie. Wymyślisz coś? Alakazu? Świetne. Wypróbuj magiczną sztuczkę na mnie. Jest w tej ręce. Alakazu! Kajtuś poczuł się jak prawdziwy czarodziej. Chciał zrobić więcej sztuczek. Teraz jesteś Kajtusiem czarodziejem. A może włożysz coś takiego? Wszyscy czarodzieje noszą magiczne peleryny. Do następnej sztuczki potrzebuję pomocnika. Gabcio! Różo, patrz! Dzięki magicznej pelerynie Gabcio zaraz zniknie. Liczę do trzech. Raz, dwa... Gabcio! Gabcio! Trzy! Ta-dam! Zniknął! Jestem Kajtu!
Gabciuś, czarodziej. Przez moje czary Gabcio zniknął. Co mam zrobić, żeby wrócił? No, a co robią czarodzieje, jak chcą, żeby coś się znów pojawiło? Już wiem! Ala kazu! Gabcio! Kajtuś wypowiedział magiczne zaklęcie i Gabcio znów się pojawił. Kajtuś lubił być czarodziejem i chciał zrobić więcej sztuczek. Wiesz co, Różyczko? Zaraz pokażę ci jeszcze jedną sztuczkę. Patrz, to magiczny pieniążek. Dostałem go od czarodzieja. W której ręce mam pieniążek? Teraz patrz. Ta-dam! Pieniążek był w twoim uchu. Co słychać u mojego czarodzieja? Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? To będzie dobra zabawa. Dobrze, zaczekajcie. Kajtusiowi bardzo się spodobało pokazywanie magicznych sztuczek rodzinie. Rozpierała go duma. Sam wymyślił kilka własnych. Patrzcie, jak wyciągam królika z kapelusza. Ala kazu! Wow, Kajtusiu, jak zrobiłeś tę sztuczkę? Jestem Kajtuś, czarodziej!